Lecimy dalej. 1 do Koryntian 13:5 jest napisane: miłość nie unosi się. Oznacza, że miłość nie ulega pobudzeniom emocjonalnym, nie oburza się, zrzymając się na drugiego człowieka, nie jest ostra w obcowaniu. Miłość objawia się jako widzialna i odczuwana do drugiej osoby łagodność i delikatność. Człowiek, przez którego objawia się miłość, jest miły i życzliwy do drugiego człowieka, choć może odczuwać przy tym dyskomfort i dotykać sfer gniewu. Gniew jest ciekawą rzeczą, ponieważ gniew to nie jest ulegnięcie emocjom. Gniew ma swój początek i swój koniec. Ostatnio napisałem o tym kilka słów. Czym jest gniew, a czym jest złość? Złość jest kontrolowana przez emocje. Gniew to coś, na co się decydujemy, aby podkreślić dramat sytuacji. Miłość, ona może doświadczać różnych skrajnych, emocjonalnych przeżyć. Cierpieć, płakać, śmiać się, rozgniewać. Ale ona nie ulega. Nie ulega tych emocjonalnych poburzeniom. Rozumiecie? Ona nie ulega temu. Nie ma czegoś takiego, że człowiek jest człowiek uwalniający miłość, on jest rozwalony emocjonalnie, że on teraz w ogóle już koniec. On musi tak, nie musi. Cierpi sobie i żyje. Myśli konstruktywnie, działa. Ale cierpi, no. Rozumiecie? Mateusz 11:29. Mateusz 11:29 mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, znajdziecie upojenie dla dusz waszych. Taki był Jezus. To jest obietnica, że wyswobodzenie miłości powoduje ukojenie twojej psychiki. Wyswobodzenie miłości ukojenie psychiki powoduje. Ponieważ kiedy uwalniasz miłość, to twoja psychika zostaje, jakby tam taki balsam na nim się wlewa. Tam nie wchodzi w grę już uległość różnym uniesieniom. Nie skontrolują cię emocje. Nie skontrolują cię. Ty możesz ulec. Ulegasz, jeśli one... No, dlaczego masz nie ulec? Dlaczego masz nie płakać, nie cierpieć, nie doświadczać, nie cieszyć się? Możesz. Nawet jest to wskazane, bo to jest szczere, prawdziwe. Błędem jest też zatrzymywanie tego, ale nie o tym chcę dziś mówić. Chcę mówić o tym, że to nie kontroluje zjawiska. Kiedyś byłeś tym kontrolowany. Obrażenie przychodziło do ciebie na przykład. Przyszło obrażenie i koniec. Kiedy kochasz, to nie może do ciebie przyjść obrażenie. Tak? Ona może zapukać, ale ona nie może ciebie w żaden sposób owładnąć. Mateusz 5:5 mówi nam: błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Tu jest zawarta obietnica, że dzięki łagodności przejmuje się tereny dla Bożego Królestwa. Że to właśnie uwalnianie miłości na poziomie łagodnego dotyku powoduje, że przejmowane są tereny. Jest również duchowa zasada, że wypowiadanie łagodności łamie demoniczne konstrukcje będące szkieletem umysłowych warowni. Jest napisane: łagodny język łamie kości. Te kości tutaj określają strukturę demoniczną, konstrukcję demoniczną.
On łamie. Dalej w 1 Koryntian 13:5 jest napisane: miłość nie myśli nic złego. A więc miłość nie ma złego zdania, nie liczy zła, nie zachowuje go we wspomnieniach, nie rozważa złego i nie wnioskuje na podstawie nieszczęść, ani na podstawie podłości, ani na podstawie wszelkiej obrzydliwości. Miłość nie myśli nic złego, ona nie bierze zła za podstawę oceny. Rozumiecie? Wczoraj też o tym wspominałem na spotkaniu proroczo-stawienniczym. Prorok zawsze będzie widział rzecz złą w sposób bardzo jaskrawy i mocny. I teraz jakże ważną jest rzeczą, żeby uwalniać miłość, żeby ta rzecz nie była w stanie nas zdominować na zasadach takich, że czerń ogarnie nas od góry do dołu. A miłość taka właśnie jest. Ona nie ma złego zdania, ona nie liczy pewnego rodzaju patologii. W Izajasza 1:18-19 jest pokazane, że Bóg nie ma złych myśli o człowieku. Bóg nie myśli nic złego o człowieku. Często w ogóle słuchałem, jak ludzie mówili, że Bóg takie ma myśli, a nie inne o człowieku, negatywne. Nie? To najlepsze to było, jak ludzie mówią: Bóg mi powiedział o tobie, i wtedy wiele negatywnych rzeczy mówi. Ja mówię: ty, Bóg ci nigdy o mnie nie powiedział tych rzeczy. Nigdy. Ty mnie nie lubisz. Dobrze. Pozostańmy tam. Po prostu mnie nie lubisz. Ubierasz to jakąś w ogóle wszawą, w ogóle duchowość. To wszawa duchowość. Wszawa. Bo Bóg nie ma złych myśli o człowieku. On mówi: ja wiem, jakie mam myśli o was. Myśli o dobrobycie. Myśli o sukcesie. Tak myślę o was. Miłość taka jest. Miłość taka jest. A niemiłość taka nie jest. Niemiłość liczy zło. Niemiłość liczy zło. Wylicza cię. Dlatego ty możesz nie myśleć nic złego. Możesz nie liczyć zła. Możesz nie wnioskować na podstawie różnych nieszczęść. Czyichś i swoich. Często pytam człowieka, czemu tak myślisz? A człowiek mówi: mam takie doświadczenie. Ja mówię: ale co mi obchodzi twoje doświadczenie? Bo ja mam takie doświadczenie. Ja mówię: ale co z tego? Dlaczego oceniasz na podstawie swojego doświadczenia? Jak śmiesz, skoro Boża prawda jest inna? Jak śmiesz? Bo mam takie doświadczenie. Odrzucili mnie 32 tysiące razy, to 32 tysiące pierwszy ja nie podejdę już. Dlaczego nie podejdziesz? Bo mnie odrzucili 32 tysiące razy. A mówię: ale co? Gdzie jest argument? Bo nie zaargumentowałem. No przecież takie mam doświadczenie. Ale dalej nie mam argumentu. Nie wspominaj mi rzeczy dawnych. Nie bazuj mi na tym, co ty tam przeżyłeś. Twoje przeżycie nic nie znaczy. Tak? Nie licz zła. Nie wyliczaj tego. Nie siedź na tym. 32 tysiące razy cię zawiedli. Idę po raz kolejny. Jak głupi muł. W te relacje. Z uśmiechem na ustach. Bez spinki. Za którymś razem sięgnę do złotej terenu. Wiecie, jak oglądałem ostatnio sobie skazanie na Szoszę, tam jest w ogóle fajna rzecz, facet podchodzi do warunkowego, przedterminowego zwolnienia z dożywocia. Co 10 lat staje na to. Raz na 10 lat. Jak jest jeszcze jest młody, tam odsiedział 10, 20 lat, to jeszcze mówi taką formułkę: tak, jestem zresocjalizowany. Zmieniłem się, na pewno już nie popełnię tych czynów. I po 40 latach odsiadki
Idzie po raz czwarty na te warunkowe. Siedzi już 40 lat. Jest po 60 dobrze. I oni mówią tak. Siedzą tam ludzie, co 30 lat nie mają. W ogóle w tej całej komisji, nie? Tak patrzy na nich. I ten główny ten z tej komisji mówi: czy przeszedł pan resocjalizację? A on mówi: synu, już do niego. Siedzę tutaj od 40 lat. Czy przeszedłem resocjalizację? Nie wiem. Więc podbij tą swoją pieczątkę i skończmy z tym. I on podbija pieczątkę swojego wyrokowego. Rozumiesz? Już mu nie zależało, był już wyluzowany. On w ogóle już na nic nie liczy, w ogóle wiesz, wszedł. Miłość stoi w opozycji w stosunku do złego myślenia o kimś z ludzi i do ulegania złym myślom o przeszłości, teraźniejszości, przyszłości i wieczności. Ona stoi w opozycji. Ona myśli tylko dobrze. Miłość jest pozytywnego myślenia. Miłość widzi 101 szansę. Zawsze. I miłość daje 101 szansę. Już mu nie dam szansy. Zawiódł mnie. On zawiódł. Pamiętam, jak się z tym borykałem, jak nas wyrzucili z kościoła pierwszego, co go założyliśmy sami. Kurczę, mówię, jestem pastorem, wyrzucili mnie z własnego kościoła. Co to w ogóle jest? A nie mogłem tam wleć, bo to było na terenie tego ośrodka. Ogrodzone to wszystko. Pomysłów miałem 1000. Jaki ja miałem pomysł? Ja mówię, w ogóle? Załatwię to. Bardzo się we mnie obudził w ogóle bandyta. Mówię, załatwię to wszystko. Nie wiem, jak to zrobić. Ja w ogóle tam jeszcze zmanipulowali tych ludzi. Nakłamali ich, nie? Mówię, pierwsza rzecz, co robimy, rozstawiamy, mówię, sprzęt nagłośnieniowy na tym, na zewnątrz, do środka i najpierw w ogóle do naszych ludzi mówimy, wiesz, nie? W ogóle muszę im powiedzieć prawdę, muszę im powiedzieć prawdę. W ogóle wiem, znam też wszystkie malwersacje, które tam nastąpiły. A Duch Święty w ogóle, wiesz, mówi, uspokój się. Ja mówię, Boże, Kościół założę, to już Ciebie z Kościoła. Uspokój się. Zacząłem się uspokajać. Nie mogę się uspokoić. Nie mogę się uspokoić. W ogóle śni mi się to po nocy, ale w ogóle nienawidzę. Nienawidzę tych, co mnie wyrzucili. Nienawidzę. W ogóle mówię, nie mogę ich nienawidzić. Jestem chrześcijaninem. To są moi bracia i siostry. Nie mogę ich nienawidzę. Ich mówię. Chodzę jak badawczą. Nie mogę ze sobą w ogóle. Mówię, wiesz, dobrze, jak zacząłem się uspokajać, tam tydzień, drugi, miesiąc, zaczyna mnie to wszystko, wiesz, zaczynam schodzić to ze mnie, modlę się w ogóle i myślę. A jak teraz się upamiętają, to przyjmiesz ich z powrotem? Rozumiesz? Kolejne miesiące ja się boksowałem z tą myślą. A co będzie, jak się upamiętali? Ja nawet chyba nie chciałem. Ja nawet chyba nie chciałem, żeby się upamiętali. Wiedziałem, ile włożyłem w to swojego serca. Wiedziałem, ile w ogóle, jak się złamałem w ogóle wobec tego wszystkiego. Wiedziałem to. Tylko ja to wiedziałem. Po paru miesiącach skapitulowałem. Wiedziałem, dobrze, Boże. Dobrze, jak się upamiętają, to tak samo będzie, jakby się nigdy nic nie stało. Nie wiem, jak sobie poradzę z tym emocjonalnie. Rozumiesz? Ale w sobie to złamałem. I wiecie, co to było? To był kolejny etap w moim życiu. Rozpoczął się kolejny etap. Dzisiaj ja nie noszę w sobie zła 5 minut. Ja wyrobiłem taki mechanizm uwalniania miłości. Ktoś mnie zawodzi, okej? Okay? Przepraszam mu natychmiast. Natychmiast przepraszam temu człowiekowi.
Natychmiast rozpoczynam pracę nad wymazaniem wszystkiego, co spowodowało zranienia w moim umyśle, w moich emocjach. Natychmiast. To jest pierwsza moja robota. Wszystko zostawiam, czyszczę, czyszczę, czyszczę. W przeciągu czasami kilku godzin ja jestem gotowy do akcji z powrotem życiowym z tym człowiekiem. Jestem gotowy do akcji życiowej. Już jest, mówię, dobra, w porządku, stoi w odpowiednim miejscu miłości we mnie. Mogę lecieć. Gdy nakłonisz swoją duszę do wytrwałego stania w tej opozycji, czyli zaprzestaniesz pielęgnować złe myśli, złe wspomnienia, złe oceny, to nie będziesz pobłażał flashbackom starej natury, a przez to szatan cię nie dojedzie. Rozumiesz? Zatkaj. Nie myśl i nie mów. Miłość nie myśli nic złego, a więc miłość myśli tylko coś dobrego. To proste. Miłość nie myśli negatywnie, miłość myśli pozytywnie. Rozumiesz, jaka to jest przeciwna do tego, co ten świat proponuje? A jak jeszcze widzisz straszne rzeczy, które się dzieją wokół? Widzisz pedofila, który pogwałcił dzieci na przykład i jest w telewizji pokazany. Patrzysz na swoje dzieci, patrzysz na swoją córkę, jest w tobie gniew na tego pedofila. Jest gniew. Chciałbyś, żeby się upamiętał? Tak, powie większość chrześcijan. Dobrze, zadam drugie pytanie. Chciałbyś, żeby skazali go na mały wyrok? To będzie mniejszy już entuzjazm. Posłuchaj dalej. Chciałbyś, żeby sobie wynajął mieszkanie naprzeciwko twojego? Przyszedł do twojego kościoła i zapytał, czy może zostać nauczycielem szkółki niedzielnej. Mniej się zmniejsza. Miłość nie myśli nic złego. Czy dasz bratu, byłemu pedofilowi szansę zostać liderem kościoła dziecięcego w twojej wspólnocie? Ja dam. Zaryzykuję. Zaryzykuję. Bo jak nie zaryzykuję, to nie przejdzie granicy. To nie uwolni wiary, nie uwolni mocy. Ktoś mówi, a gdzie zdrowy rozsądek? Ja mówię, zostaw diabłu zdrowy rozsądek teraz. Mówimy o miłości, o duchowej formule. Nie bój się, zdrowy rozsądek jest na miejscu. Zdrowy rozsądek na odpowiednim miejscu. Tu chodzi o coś innego. Czy ja dam szansę? Powiedzieć wam coś? Daliście mi szansę. Daliście mi szansę. Każdy z was mi dał szansę. Pierwszy Koryntian 13:6. Miłość nie ratuje się z niesprawiedliwości. Czyli miłość nie reaguje wesoło na coś, co prowadzi do śmierci, odrzucenia lub umniejszenia dzieła Jezusa Chrystusa, co prowadzi do krzywdy, zła, grzechu lub przestępstwa. Wiecie, na podstawie 1 Koryntian 1:30, że sprawiedliwość to jest osoba. Sprawiedliwością naszą jest Chrystus. A więc miłość nie raduje się z niesprawiedliwości. To znaczy, że miłość nie raduje się z tego, co przekracza granice Chrystusowości, przez co nie dosięga Chrystusowości. Wiecie, radość z niesprawiedliwości to przeklinanie swojego życia. Izajasz 5:20. Izajasz 5:20.
Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Miłość nawet w sprawach małych, fizycznych, nigdy nie cieszy się z niesprawiedliwości. Miłość nie cieszy się z tego, że ktoś, że komuś potknęła się noga. Czy Bóg chce, żeby komuś się noga potknęła? Nie. Czy Bóg chce, żeby komuś w życiu nie wyszło? Nie. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ale zatrzymajmy się na pierwszym fragmencie. Bóg chce, aby wszyscy byli co? Zbawieni. Greckie słowo sozo. Bóg chce, aby wszyscy byli sozo. Aby poszli do nieba, aby byli zdrowi, aby byli zaopatrzeni finansowo, aby im się dobrze działo. Aby byli szczęśliwi, zadowoleni z życia. Tego Bóg chce sozo dla każdego człowieka. A więc jeżeli człowiek się cieszy z tego, że ktoś doświadcza jakiejś formy niesprawiedliwości, to przeklina swoje życie, bo miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, nie jest zadowolona z tego. Nie jest z tego zadowolona. Miłość się wpienia na to. Rozumiesz? Jezus, jak tylko w ogóle dotykał sfery, która była częścią niesprawiedliwości, tak? On natychmiast się gniewał. Ileż z wami jeszcze będę? Jeszcze nie potraficie dzieciaka uzdrowić. To dopiero chodziliście, wypędzaliście demony, tłumaczyłem jak cielęciu na miedzy, co macie robić. A tutaj co? Dalej 1 Koryntian 13:6. Miłość raduje się z prawdy. Sens? Miłość cieszy się razem z objawieniem prawdy. A więc największą radość miłości sprawia to, kiedy prawda się manifestuje. Jakże ważną rzeczą jest ciągłe rozumienie, że miłość wyrasta z prawdy i jest bardzo skoncentrowana na prawdzie. Gdzie prawda się manifestuje, tam miłość się cieszy. Uwalnianie miłości powoduje, że ludzie koncentrują się na prawdzie. Zawsze uwalnianie miłości skieruje twoje oczy na prawdę. Zawsze. Zawsze. Jak ci będą kiedyś pieprzyć 3 po 3, że w twoim życiu w Bogu brakuje miłości, to powiedz, weź się ogarnij. Ja jestem najarany naprawdę jak szczerbaty na suchary. Człowieku, ja wiem, co to jest radość z prawdy. Dlatego wiem, że kocham. Wiem, że kocham. W Nehemiasza 8:10 jest napisane, że radość Pana jest waszą siłą, a więc gdy pilnie szukasz Boga, to znaczy podążasz drogą objawień prawdy, to powoduje, że zaczynasz realnie przeżywać miłość. Ciesząc się z tego, jak ta prawda funkcjonuje, zaczynasz przeżywać miłość, bo miłosne jest. Ja cały czas chcę wam pokazać, że miłość to nie są różne stany emocjonalne, tylko to są konkretne zjawiska. Kiedy wiem, że kocham? Kiedy na przykład raduję się z prawdy, to ja wiem, że ja kocham. No kocham, tak. Halleluja! Wstał facet z wózka. Halleluja! To robię, kocham. Bo się cieszę, że wstał. Cieszę się w ogóle, że wyzdrowiał. Cieszę się, że ktoś w ogóle zaczął prosperować finansowo. Halleluja! To robię. Miłość uwalnia. Miłość uwalnia. Bo w ogóle nie, my nie patrzymy na te stany emocjonalne, które czemuś tam towarzyszą. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja uważam, że ta nauka o trójjedyności człowieka i rozdzielności ducha, duszy i ciała to powinna być przez nas wykuta na blachę wszystkich. Żebyśmy w ogóle nie mieszali tych zjawisk. To musi nastąpić w człowieku w pewnym sensie taka wewnętrzna, święta schizofrenia. Że ja w ogóle nie mieszam rzeczy z duchowych z emocjonalnymi, wiesz.
Nie nazywam tego inaczej. A miłość, ona dotyka na różnych odcinkach, różnych sfer. I na przykład, jeśli ja systematycznie podążam drogą prawdy, cieszę się z tego, że ta prawda się manifestuje, to ja wiem, że ja kocham. To właśnie jest uwalniana miłość. Im więcej ja uwalniam radości z tego, że prawda się manifestuje, tym bardziej wiem, że kocham. Jestem bardziej zakochany, jakiś kochliwy coraz bardziej. Pamiętaj też, że radość można powstrzymać, a wtedy nie wzrośnie. No można powiedzieć, a co to mnie obchodzi, spowszedniało mi to wszystko. To się rozwala. Rozpal się. Idź przed Boga. Uwielbiaj Go. Rozpal się. Żyj życiem dziękczynienia. Będziesz rozpalony. Będziesz cały czas cieszył się z tego, że prawda się manifestuje, a miłość wtedy będzie się wyzwalać. Zdecyduj, że będziesz też się cieszył. Więc Panie, ja będę się cieszył z każdego przejawu prawdy. To będzie powodowało, że miłość będzie się uwalniać. Dalej 1 Koryntian 13,7 mówi, miłość wszystko zakrywa. Często miłość wszystko zatrzyma, wszystko odeprze, wszystko zasłoni i całkowicie ochroni. Gdzie Bóg jest miłością, ale to nie jest miłość ulotna, słaba i sentymentalna, to miłość silna, ochraniająca w praktyczny sposób i broniąca tych, którzy są jej poddani. Diabeł nie pojmuje miłości, bo nie jest utrudzony duchowo. On nie może jej pojąć. Rozumiecie, o co chodzi? On tego nie trybi. Wiecie, że diabeł wszystko zatrybi na poziomie intelektu? Wszystko. On ci tak wszystko wyjaśni. Magister, wszystko ci wyjaśni. Ale o miłości nie pojmie. Bo on ma martwego ducha. Rozumiecie? Tylko ludzie odrodzonego ducha mogą w ogóle miłość pojąć. Dlatego, kiedy uwalniasz miłość, to jest to jedyna, w 100% skuteczna broń na diabła. Tą bronią możesz zaatakować i zaskoczyć. Ta miłość cię będzie ochraniać. Patrz, przychodzi do ciebie przeciwnik i mówi do ciebie tak, zobacz, on cię skrzywdził tamten. Skrzywdził cię, źle cię potraktował. Już nawet jak oficjalnie nie będziesz go tutaj jakoś tego, to przynajmniej się jakoś w środku zablokuj przed nim. Laduj się na niego. Przynajmniej będziesz miał pewność, że cię dalej nie będzie krzywdził. Wtedy ty mówisz tak, posłuchaj. Jeszcze raz się do mnie odezwiesz, to podejdę do niego i dam mu 200 zł. A jak pozwolisz sobie, żeby jeszcze raz się do mnie odezwać, to uklęknę przed nim i mówię, czyszczę buty przy wszystkim. Potem będę do niego wysyłał przez cały rok codziennie miłosnego SMS-a. Chcesz, diable? Zatrzyj ze mną. Wyzywam cię. Wiecie, co on zrobi? Wycofa się. Bo trzymasz właśnie w ręku broń, której on się śmiertelnie boi. Broń, która nazywa się miłość. On tego nie rozumie, on jest na to nieodporny, on się tego boi. Cholernie się boi tego. To jest dla niego nieznane i nie potrafi się przed tym bronić.
Rozumiesz to? On się nie obroni przed tym. To chodzi o to, żeby przywalić mu z takiego działa, żeby nie mógł się obronić. To jest broń. Miłość wszystko zatrzyma. Miłość wszystko odeprze. Wszystko. Miłość wszystko zasłoni i całkowicie ochroni. Powiedz mi, co może zrobić ci diabeł, jeżeli ty uporczywie uwalniasz miłość wobec ludzi. Uporczywie to robisz. On zaczyna mieszać coś w jakiejś dziedzinie życia, ale ty uporczywie idziesz głosić Ewangelię. Uporczywie dbasz o ludzi. Uporczywie. Coś przestało ci prząc na jakimś odcinku życia, ale ty nie spuściłeś stąd. Dalej przesz na miłość do drugiego człowieka. Rozumiesz? Czy on się w ogóle musi wycofać? Wycofać się musi. Dalej. List do Koryntian 13:7. Miłość wszystkiemu wierzy. Sens, miłość całkowicie wierzy. Całkowita wiara, przyjaciele, to wiara pomimo oglądania pozornej porażki. Miłość w ogóle nie bierze pod uwagę tego, co widzi. Miłość się opiera w 100% na pewnej decyzji. Idę w to. Miłość wierzy nawet, gdy fakty mówią coś innego. Rozumiesz? To jak nas syn mówi, nienawidzę cię, nienawidzę cię, nienawidzę. Mówię, dobra. Sama lepiej daj spokój, Wiktora. Zgasł. Wszystkim nam powiedział, nienawidzę ciebie, nienawidzę ciebie. Babci, nienawidzę jeszcze twojej siostrze, prawdziwie nienawidzę. Nie widzę cię, stara tego patrzyła na niego. Daj ten spokój. Tam on nic nie ruszał w ogóle. Woda. Ona nie wie, o co chodzi w ogóle. Poszła. Dowartościowana. Totalnie dowartościowana. Dobra, idzie. I co teraz? Czy to zmienia moją postawę? Nie, no co? Do gimnazjum poszedł. Do duchy gimnazjum w kontekście. Demoniczne siły. Gimnazjum. Prawdziwa miłość, ona opiera się na prawdzie, na objawieniu z Bożego Słowa. Zazwyczaj jest tak, że człowiek przyjmuje coś od Boga i działa, dopóki nie zaczną się trudności. Pojawiają się trudności, krok w tył. A miłość nie. A miłość idzie. Dlatego rozumiecie, jak to jest ważne, żeby zrozumieć, że to ona jest podstawą dla wiary. Ja kiedy się nie cofam, to wiem, że kocham. Ja wiem, że w ogóle wziąłem prawdę. I ja wiem, że kocham. Ja w ogóle to wiem, że kocham, bo to jest akurat miłość, wiesz, do końca. Do końca, do końca, do końca. Spójrzmy na uczniów. Biorą przez wiarę moc do wypędzania demonów i uzdrawiania, słuchają Jezusa i mają objawienie i widzenie, ale gdy okoliczności są przeciwko nim, wycofują się. Mateusz 17, rozdział 14:21. Dlaczego? Bo uknęło im to, że nie
nie trzeba, nie wolno się zatrzymać, że trzeba iść do końca. Gdyby dalej wierzyli, gdy okoliczności były przeciwko nim, to osiągnęliby na 100% celu. Miłość wierzy, mimo że widzi coś innego niż ma w środku. Miłość wierzy, mimo że dzieją się rzeczy inne niż ona wierzy. Taka jest miłość. Ona nie poddaje się, aż zobaczy manifestację Bożego Słowa. Do końca. To jest miłość, to jest miłosne. Do końca, do końca. Ewangelia Mateusza 17:21 mówi, że za upadkiem wiary stoi demon. I ten rodzaj może odejść jedynie wtedy, gdy ktoś żyje życiem modlitwy i postu, czyli ujarzmia swoją psychofizyczność. On do nich mówi, oni pytają, Panie, dlaczego ten demon nie wyszedł? Czemu dziecko nie jest uzdrowione? A on mówi, dla niedowiarstwa waszego. Ten demon to niedowiarstwo, które jest w was. Ono nie wyjdzie inaczej. Poza tym stoi demon. Jak tylko przez to, że zanurzycie się w życiu modlitwy i weźmiecie za mordę swoją psychofizyczność. On im mówi, uwalniajcie miłość. Oni się tego oczywiście nie pojmują, nie mogą tego zrobić, ale on już proroczo to manifestuje tam. A zatem prawdziwą miłość cechuje wiara w Boże Słowo, która to wiara prze aż do momentu osiągnięcia celu. To jest wszystko ze sobą spójne, zaczyna się łączyć w jedną bryłę. A zatem jeśli ktoś poddaje się wierze, to znaczy, że nie wyswobadza on należycie miłości. Każdy człowiek, który się poddaje wierze, to oznacza, że ma problem z drogą miłości. To ze sobą się łączy. Pierwszy list Jana 4:18 pokazuje, że przeciwieństwem wiary jest lęk. A więc wyswobadzanie strachu jest blokerem dla miłości. Miłość zawsze będzie szła w przeciwną stronę niż lęk. Lęk będzie mówił, nie wchodź w tę przestrzeń, nie angażuj się. Ale ty, jeśli chcesz wyswobadzać miłość, ty pójdziesz tam. Zaczniesz angażować swój czas, zaczniesz angażować swoje emocje, zaczniesz angażować się. Zrobisz kroki, zrobisz ruchy. Zobaczcie, ta wiara, ta miłość, ona cały czas jest na zasadach czynów. To się czyni coś. To się cały czas coś czyni. Nie bójmy się tego. Nie wolno nam się opierać na tym, że jeżeli w nas powstaną jakieś emocje pozytywne, to my dopiero na podstawie tych emocji gdzieś tam się poruszymy. Ludzie, kocham, naprawdę kocham i emocje się pojawiają dużo, dużo później niż decyzje. Rozumiecie? Cały czas decyzje są z przodu, cały czas decyduję o czymś, a dopiero emocje później przychodzą, te pozytywne emocje. Nie czekam, aż się pojawią pozytywne emocje. W żadnej dziedzinie nie czekam, co mnie obchodzi, to się pojawi, ale ja decyduję. Widzę coś, decyduję. Czasami one powstają natychmiast, te emocje, w jednej sekundzie, a w innych wypadkach one później powstają. Przestałem się o tym przejmować, martwić. Uwalniam miłość, idę tam, gdzie nie mam nawet emocji ukierunkowanych. Rozumiem. Bo wiem, że to jest słuszne. Wiem, że to słuszne. A strach będzie zawsze mówił, póki nie poczujesz dobrze się w tym, to tam się nie poruszaj. Dlatego Kościół stoi w miejscu. Ludzie czekają, aż się dobrze poczują. Ja mówię, w czym ty się chcesz dobrze? Potem się będziesz dobrze czuł.
Ja na początku, jak wychodziłem na ulicę, ja się w ogóle nie czułem dobrze. W ogóle się nie czułem dobrze. To było dla mnie w ogóle problem. Wychodzę na ulicę, teraz czas, w ogóle wszystko, rozumiesz, no to już pomijam, ale dobrze, no jestem tutaj, co mam robić? Stoję z mikrofonem, gadam, powtarzam to co tydzień. Człowieku, rozumiesz, mówię to Ewangelię do tych ludzi, olewają mnie, nikt mnie nie chce słuchać. Emocje nie pozytywne emocje. Nie mówiąc o początkach służby, że człowiek szedł, w ogóle oczy zamykał i traktaty rozdawał na centralnym dworcu. Bo się wstydził. Tak jest ze wszystkim. Działanie przeciwne. Przeciwne. Potem to już można było, bo teraz już cudowne uczucia. Tak, wszystkie uczucia cię są poukładane prawidłowo, ale na początku ich nie było. Ale dalej, kiedy rozwijam się w miłości, wchodzę w nowe przestrzenie, w których tych emocji nie ma na początku. Ich nie ma. Jakbyś mnie zapytał w wielu przypadkach, Artur, co teraz czujesz? Ja bym powiedział, wiesz co, nie wiem, w ogóle, kurczę, taki, no, nie wiem do końca, co czuję, wiem, że słusznie robię. No czuję różnie, no. Wiem, że zaraz będę dobrze czuł, już rozumiem, poznałem ten mechanizm, będę dobrze czuł zaraz, zaraz będzie dobrze. Bo układa mi się też w emocjach wszystko fajnie. Ale teraz nie, no kurczę, to... Czasem się czuję tak, czasem inaczej. Dalej, w 1 Koryntian 13,7 jest napisane, miłość wszystko się spodziewa, czyli miłość, dokładnie jest napisane, miłość każdego napawa, napełnia nadzieją. Każdego. Nadzieja odnosi się do przyszłości. Wiara działa zawsze dziś, nadzieja do przyszłości. Miłość, ona wzbudza nadzieję w ludziach. Mieć nadzieję to spodziewać się, że coś nastąpi, coś nastąpi kiedyś. I miłość powoduje, że otwierają się pewne bramy u ludzi, że będzie coś pozytywnego w przyszłości. Ona jakby otwiera ludziom potężny ekran na przyszłość. Ta przyszłość nie jest już nieznana, nie jest już też czarna. Kiedy pojawia się miłość, to wzbudza się nadzieja w ludziach. Ludzie są napełniani tą nadzieją. To nie powoduje wzrostu wiary, tak? Ale to powoduje wejście w miejsce, w którym ludzie już wiedzą, tak? Jeśli nie przeżywają się, to wiedzą, że i tak osiągną sukces, chociaż jeszcze go teraz nie doświadczają. Oni jeszcze nie wiedzą, co to znaczy, że wiarą mogą uznać, że to mają. Ale to powoduje miłość. Kiedy uwalniam w swoim życiu coraz więcej miłości, to przyszłość rodzi, jawi się w coraz jaśniejszych barwach. Coraz jaśniejszych. No kurczę, ale jak za pięknie będzie. Dziś jest pięknie, jutro będzie pięknie. Jak głupi czekam już na jutro, będzie pięknie niż dziś. A pojutrze to już nie wiem, bo jestem w takim stanie euforii, że jak pomyślę o wakacjach, to w ogóle już człowieku. Mi się włosy kręcą na głowie. Napawać nadzieją to znaczy przedstawiać komuś istniejące już fakty, które są podstawą zaistnienia przyszłych zdarzeń. Miłość, kiedy jest uwalniana, to ona mówi do człowieka, człowieku, zobacz, jak potężną rzecz posiadasz dziś. To, co masz w sobie dziś, zrodzi twoją przyszłość na pewno. Wiecie, jak dobrze być w środowisku ludzi, którzy kochają? Ja coraz bardziej odczuwam miłość człowieka. Coraz bardziej. Ostatnie lata są dla mnie takie duże. Odczuwam miłość człowieka i ten napływ miłości powoduje, że ja widzę coraz jaśniej moją przyszłość. Dlatego też wiem, że kiedy uwalniam miłość, to doprowadza ludzi do tego, że widzą coraz jaśniej swoją przyszłość. A więc miłość.
ujawnia do czyjego życia Boże fakty. Ona to robi. Miłość nigdy nie pozostawia człowieka bez nadziei. Nigdy. To diabeł chce, żeby ludzie byli przepełnieni beznadzieją. List do Koryntian 13:7 mówi: miłość wszystko znosi, a więc miłość wszystko wytrzyma i każdemu stawi czoła. Bardzo widoczną cechą miłości jest wytrwałość w niesprzyjających warunkach. Wytrzymać to znaczy utrzymać coś mimo działania przeciwnej siły. Miłość jest nieskończenie silna. Nieskończenie. Kiedy w ogóle uwalniana jest miłość, to nasza siła wzrasta. Mogę trwać na posterunku non-stop. Non-stop mogę stać na posterunku. Ja nieraz się zastanawiałem na bazie nawet mojej kondycji fizycznej. Mówię, kurczę, co to człowieka napędza, że ten człowiek tak w ogóle idzie do przodu. Że to ci się chce. A to jest miłość. Miłość. To jest nieskończenie silna rzecz. To ona powoduje, że męczennicy się nie wycofali. Męczennicy się nie wycofywali. Rozumiecie? Męczennicy. Ludzie, którzy wiedzieli, że idą na śmierć. Oni się nie wycofywali. Jezus się nie wycofał, bo kochał. Rozumiecie? To, że Jezus poszedł na krzyż, to On musiał mieć jakiś bardzo silny impuls siły. A to łatwo sobie w ogóle do tego dorobić jakieś teorie, że w ogóle ten Jezus, On idzie. Ja mówię, ale dlaczego On idzie? W ogóle weź się teraz, wejdź w Jego położenie. Jak to On idzie? Weź, spróbuj to zobaczyć. Że On decyduje, że idzie na ten krzyż jednak. To jest droga jakaś. Idzie, do Jerozolimy się zbliża, wchodzi w te ryzykowne w ogóle klimaty. Dlaczego? Bo On kocha. On to miłość uwalnia. Zobaczcie, on, kurczę, on jakieś potężne poczucie obowiązku, takiego, tylko to poczucie obowiązku, że to jest bardzo ważne. Ja sobie tak myślę, co on myśli, to jest bardzo ważne. A cały czas też pamiętajmy o tym, że jak on się boryka w ogóle z tym wszystkim, że czy to na pewno tak jest? Czy to na pewno tak jest, że to ja jestem Mesjaszem, wiesz, bo to cholera, to łatwo w różnych rzeczy. I teraz idziesz przez te życie i czy ja na pewno jestem Mesjaszem i to nie idę na ten tron, tylko na krzyż idę. Czy ja wstanę z martwych? Wiecie, to człowiek jest. To nie róbmy z niego robota, to nie robot. I co go napędza? To miłość go napędza. Dobra, idę na krzyż, Ojcze, to ja wierzę w to, że ja tą ofiarą się. Wierzę w to, Ojcze. Ludzie, coś wam powiem. Jakie byś nie miał najgłębsze objawienie w życiu, to teraz zobacz, ile się musiałeś borykać, tak, z tym, żeby go nie stracić, tego objawienia. Ile razy tobie diabeł chciał wygnać. Czasami to mogłeś mieć tak silny impuls Boży, człowieku, wręcz w ogóle jakby ci film ktoś wyświetlił. Ale i tak musiałeś walczyć o to, żeby ci tego nie wykradł diabeł, bo on przychodzi i chce to wykraść. Wykraść chce. A teraz sobie wyobraź jego, który w ogóle ma objawienie, że on jest Mesjaszem. Tam człowieku milion razy na minutę, tak? Demoniczne siły niedowiarstwa do niego pukają. Milion razy na minutę. No bez przesady. Mesjaszem? No synem Boga jesteś, uważasz naprawdę, Jezus? Ty naprawdę nie uważasz, że cię Józef spłodził? Naprawdę? Ty naprawdę tak myślisz? Jezu! Ty naprawdę myślisz, że cię przybiją do krzyża? W ogóle ty wstaniesz z martwych dnia trzeciego, jak powiada Pismo? Ty naprawdę uwierzyłeś w tę obietnicę? No bez przesady!
Zobaczcie, z czym on się borykał. Co jemu, co on ma? On ma miłość. On mówi, okej, okay, wierzę ci, ojcze, wierzę, bo już rozwija to. Idzie, w ogóle rozwija tą drogę, rozwija tą drogę. To go napędza, to jest jakaś potworna siła. I ta siła jest w tobie. Ta siła jest w tobie. Ta miłość jest potężną siłą. Dlatego ona wszystko wytrzyma. Wszystko. Nie mów, nie dam rady. Nie mów, nie wytrzymam. Będzie wszystko wytrzymał. Wszystko wytrzymał. Wszystko. Bo ta sama miłość, która napędzała Chrystusa, napędza mnie. I wyswobadzając miłość, zawsze utrzymasz dany ci odcinek Królestwa. Zawsze. Zawsze. Pierwszy Koryntian 13:8. Miłość nigdy nie ustaje. Dokładnie, miłość nigdy nie odchodzi. Miłość, przyjaciele, pochodzi z wieczności, więc działa ponad czasem. Ona nigdy nie odchodzi. Nigdy. Ludzie czasami myślą, o, to jest takie fajne właśnie w takich małżeństwach, bo już go przestałam kochać. Teraz rozwodzimy się, bo już go kochać przestałam. Jak to można przestać kochać kogoś? Co to w ogóle jest? W ogóle wiecie, że to jest absurd? Bo miłość nigdy nie ustaje. Nie można przestać kogoś kochać. Tak jak nie można przestać być zbawionym. Nie można przestać być zbawionym i stać się potępionym. Nie można przestać kochać. Jeżeli towarzyszy komuś odczucie, że przestał kochać, znaczy on nigdy nie oddał miłości. Że to, co w ogóle było w nim, to nie miłość. To było coś tam, no. Nie miłość to była. Nie wiem, jak się to nazywa. Można tego nazwę powymyślać. Su, psu, psu, takie krótkie czy dłuższe, fifu, fu. Coś takiego przeżywam. Nie wiemy, możemy stworzyć nowe słowa, co nam zależy. Jesteśmy w Chrystusie, wszystko możemy. Stwórzmy nowy słownik słów, których nie ma. Na określenie rzeczy, którym przydano złe nazwy. Chcesz to sobie nazywać, jesteś wolny. Rozumiesz? Nie mów, przestałem kochać. Tylko powiedz, przestałem fu, fu, fu. I dlatego się rozwodzę. W porządku, tak napisz w pozwie na przykład. Wysoki sądzie, ustało fu, fu, fu między mną a moją żoną. Wnioszę o to, aby się. No bo już bez fufufu to nie ma tu tutu. Ale nie mów, że to miłość ustała. To nie było miłości. Bo co? Bo miłość nigdy nie ustaje. No nigdy. Jak coś ustało, to nie miłość była. No co to było? Nie wiem, ale nie miłość. Rozumiesz? No by była miłość, to by nie ustała. To jest dokładnie z tej samej parafii, co odszedł do Jezusa, a potem od Niego odszedł. Ja mówię, puknij się w Panie. On nigdy nie przyszedł do Jezusa, dlatego odszedł. Nie można spotkać się z Jezusem, oddać Mu swojego życia, narodzić się z Bożego Ducha, a potem od Niego odejść. Jak chcę od Niego odejść? Proszę bardzo, wyjmij ze żołądek, który w Tobie jest i teraz jest bez żołądka. Idź, przygotuj się. Jesteś zrośnięty z Nim na zawsze, wiecznie. Jak miłość jest, to miłość jest. Jak miłości nie ma, to miłości nie ma. Tak to tak, nie to nie. Co innego jest od złego. Więc miłość nigdy nie odchodzi. Nigdy. Ja postanowiłem nigdy nie odejść. Wiecie czemu? Bo mówię. Bo ja nie odchodzę. Ode mnie tak, mogą odchodzić różni ludzie. To jest ich prywatna tragedia, osobiście uważasz. Ale ja nie odchodzę. Jestem. Kiedy mnie ukamienowali za to, będzie. Gdy jest uwalniana miłość, to zaczyna się manifestować moc, odwaga. Wszystkie symptomy wieczności.
Gdy rozważasz Bożą miłość, Bożą wierność wobec Ciebie, to rośnie w Tobie przekonanie, że Bóg nigdy Cię nie opuści, a to właśnie usuwa z Ciebie lęk i słabość. Usuwa lęk i słabość. A więc skoro Bóg, który jest miłością, nigdy nie wycofa się z Twojego życia, to również Ty możesz śmiało przejść do przodu i nie wycofywać się w niczym. Nigdy nie musisz. Każdy akt niewycofania to akt miłosny. Przyjaciele, chciałbym, żebyście studiowali ten fragment Pisma Świętego. 13 rozdział od pierwszego wersetu. To, co nazywane jest hymnem miłości. Ale nie z perspektywy takiej, jak to robi większość Kościoła, że sprawdzają, czego nie mają. Nie? Chciałbym, żebyście patrzyli, co macie. Żebyś wziął Pismo Święte, otworzył na pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, żebyś zaczął ogłaszać. Ogłaszam, że jestem pełen Bożej miłości. Ona jest w moim duchu. Ogłaszam, że jestem cierpliwy, bo miłość jest cierpliwa. Ogłaszam, że jestem dobrotliwy w swoich działaniach, bo ona jest dobrotliwa. Ogłaszam, że nie zazdroszczę niczemu, bo ona, która jest we mnie, nie zazdrości. Zacznij te rzeczy ogłaszać. Zacznij je proklamować. Zacznij aktami wypowiedzi atakować Twoją duszę. Nie bój się o więcej miłości. Ogłaszaj, że masz ją całą. Na podstawie tego nauczania przyglądaj się temu, w jaki sposób ona się uwalnia. Nie szukaj jej na poziomie emocjonalnym. Emocje przyjdą później. Wykonuj ruchy, działania. Bycie pod łaską nie oznacza nieróbstwa. Bycie pod łaską nie oznacza, że nic nie mówię, nic nie robię, a życie mi się układa. Nie. Życie pod łaską oznacza, że możesz zrobić rzeczy, których wcześniej zrobić nie mogłeś. Bo łaska to jest Boża zdolność w Tobie. Zdolność do tego, aby iść i działać. Cała miłość Boża jest w Twoim duchu. Musisz ją stamtąd wyjąć. Do wierzchu. Nie czekać, aż ona się pojawi. Musisz pamiętać, że ona jest ukierunkowana na drugiego człowieka. Na drugiego człowieka. Pokochać Boga znaczy manifestować to w miłości do drugiego człowieka. Musisz ją uwalniać na poziomie wszystkiego, co w Twoim życiu jest. Co czyn, to czyn. Co myśl, to myśl. Zobacz. Wszelkie przeciwieństwo jej traktować jako demoniczną opresję i nie nazywać tego inaczej. Rozwalać aktem decyzji. Ustanawiać prawidłową formułę. To rób. Krok po kroku będzie się rozwijała droga, po której Twoja wiara będzie się toczyła jak wielki parowóz. Właśnie w ten sposób. Przyjaciele, pytanie. Dobrze, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za warsztat. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowa, one z nas dzisiaj pracują, że Twój Święty Bóg odprowadzi nas do głębokiego zrozumienia Twojego słowa. Ojcze, dziękujemy Tobie, że miłość, która jest spójną doskonałości, i która tak naprawdę tworzy podstawę do funkcjonowania wiary, jest dzisiaj dla nas o wiele bardziej jasna i klarowna. Dziękujemy Ci, Święty Duchu. Dziękujemy Tobie, że kochamy i będziemy wyswobadzać tą miłość, a nasza wiara będzie rozpędzała się, rosła i działała. W imieniu Jezusa. Amen.